Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Podlasiu w dniu wczorajszym, 27 listopada 2019 roku. Proszę Państwa, przybywa na Podlasie prezydent Rzeczypospolitej i w takim klimacie. Trochę jak niby złodziej, a trochę jakby sekretarz partii w tym wypadku. I zaraz Państwu to szybciutko udowodnię. Oczywiście informacje są dosyć skrzętnie ukrywane, gdzie, co, jak będzie. No oczywiście głowę państwa należy chronić, ale w tym wypadku chronić najbardziej przed rzeczywistością. Bo no oczywiście władza, pan prezydent też się obawiał tak zwanej obywatelskiej kociej muzyki. Ponieważ gdybyśmy wiedzieli, a szczególnie rolnicy, w tych miejscach, w których przebywał pan prezydent, oj dziękowaliby panu prezydentowi za ten los, który zgotowano. Przy okazji pana prezydenta był oczywiście nieodłączny tutaj sługa narodu, czy pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, który tak dobrze wykończa polskie rolnictwo, polską wieś. I kochani, zaczynamy. Pierwsza wizyta jest w Bielsku Podlaskim, z tego co my wiemy. A, media reżimowe mówią co innego, media pozostałe, łącznie z tymi naszymi normalnymi, czyli niezależnymi, jak gdyby sprzeczne są informacje. Pierwsza wizyta jest w Bielsku Podlaskim koło godziny 13 w jednej z firm, no, która w najbliższym czasie będzie miała dosyć istotne i poważne kłopoty. Nie dlatego, że pan prezydent był, tylko tam są przyczyny obiektywne. Między innymi, kochani, przyczyny obiektywne z tym, z tak zwaną jakością surowca, z którym mamy tam do czynienia. Ale abstrahując od tego. Pan prezydent odwiedza tą firmę, spotyka się tylko w bardzo wąskim gronie z szefostwem. Oczywiście pracownicy nic nie wie. O, pracownicy tej firmy też mieliby do powiedzenia. W związku z tym nikt nic nie wie. Pan prezydent, powtarzam, jest w Bielsku-Podlaskim. W tym samym czasie, jakieś kilkaset, nie, dwa kilometry, no dwóch kilometrów dalej, w spółdzielni mleczarskiej Bielmek w Bielsku właśnie Podlaskim, akurat Centralne Biuro Antykorupcyjne robi nalot na kolegę pana prezydenta, a szczególnie na kolegę pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa, czyli na byłego jego wiceministra Tadeusza Romańczuka, byłego senatora, także Prawa i Sprawiedliwości, zabezpieczają dokumentację, sprawdzają, jaki jest tam dramat, kataklizm. Zobaczcie, tym samym, nomen omen, w tym samym czasie jakie dwie twarze hipokryzji pisowskiej, no nie? No ale oczywiście spektakl odegrany i pan prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda przesuwa się, kochani, do Wysokiego Mazowieckiego, do spółdzielni mleczarskiej Mlekowita. Tam też się odbywa spotkanie w bardzo wąskim gronie, kilku wręcz osobowym, głosujący, wybierający, wierzący w pana prezydenta, bogobojni mieszkańcy naszego Podlasia, katolicy, no nie mogą się niestety, nie mogą się z panem prezydentem spotkać, pracownicy tychże zakładów, no bo tylko, jak kancelaria ustaliła, jest to bardzo wąskie grono, nawet wiele osób nie wie, najbliższych współpracowników też nie wiedziało, że będzie takie spotkanie. Zastanówmy się chwilę, o co chodzi nad celem. Ja bym to nazwał, jakby to powiedzieć, zapleczem budowy bardziej ekonomicznym, tak zwana może zbiórka, powiedzmy sobie, powiedzmy publiczna, legalna, oczywiście dozwolona przed czekającą trudną kampanią i przed trudnymi wydarzeniami, które po styczniu uaktywnią się w naszej Rzeczpospolitej, więc już wymyślili, już sobie to przygotowują. No i na koniec odbywa się arcyspektakl, czytaj dramat po podlasku, czyli spotkanie w gminie Kulesze Kościelne, niby z mieszkańcami, z rolnikami i tak dalej. No proszę Państwa, 17.30, listy dokładnie sprawdzane, co i nie dziwi, i tak powinno być, więc część osób nawet też nie mogła się tam znaleźć. Sektory podzielone, VIP-y, jak trzeba, wszystko poustawiane, określonym wejściem wchodzi pan prezydent, że broń Boże, jak najmniej kontaktu, no oczywiście cały spektakl odegrany, z najważniejszą rzeczą, podziękowaniem za to, że jest tu, stoi w pobliżu Ardanowski, widzi to, wewnętrznie się śmieje ten nasz człowiek, który reprezentuje trochę inne interesy, no ale z boku stojący pan prezydent, my go nazywamy amerykańska paruwa wypełniona izraelską treścią, nawala właśnie dla bogojnego ludu ciężko pracującego, że tu jest zagłębie mleczarskie, chwali to wszystko. Co chwali? Że za złoty 30, za złoty 20
biedni ci ludzie, wierzący, niestety wierzący w tą niby władzę, no nie, dają się tak doić. No i dlaczego mają ich nie chwalić? Odgrywają spektakl. Troszeczkę jest zamieszania, zburzenia, bo sytuacja jaka jest, my wszyscy wiemy. No ale oni nie są w stanie się wyłamać z tego okręgu. W związku z tym tam kilku rolników, jeden taki dosyć, nie chcę reklamować, żeby kłopotów nie miał, ale zadaje bardzo trudne pytania. Widzimy zmartwione twarze, przerażone, ale nie tym, co się dzieje faktycznie, tylko jak śmie ktoś naruszać błogi spokój, ten piękny opis rzeczywistości, jak to pan z Nowogrodzkiej mówi, polskiej wersji dobrobytu. Jak wy tego nie kochacie, kto nie wierzycie? No, kochani, to jest brak szacunku dla tej polskiej wersji dobrobytu. Proszę państwa, to co się dzieje po złodziejsku, po tak skradając się, gdzieś tam przebywanie, nawet chyba za tej władzy PZPR-owskiej, gierkowskiej i tak dalej, no bardziej jawnym to było i chyba mniej spektakularnie ustawianym. Ale widać, że po prostu władza drży lub trzęsie się w posadach. Szanowni Państwo, jeszcze raz, jeśli chcecie mieć i żyć w takim państwie, mieć taką osobę, jak powiedziałem, tą amerykańską parówę, czymś tam wypełnioną, to oczywiście dajecie się kolejny raz nabierać. Jeśli jesteście godnymi ludźmi, a szczególnie kieruję to do tych okolicznych mieszkańców, takich faktycznie patriotycznych, z dobrym pochodzeniem, z Wysokiego Mazowieckiego, czas się, kochani, autentycznie obudzić i faktycznie zacząć wierzyć w to, co nam jest przyrodzone i co jest rzeczą naturalną, a nie wierzmy różnego typu bożkom. Zresztą nasza wiara także zabrania bałwochwalstwa.